Czy da się wyleczyć biedę z nędzą? No albo zlikwidować biedę i nędzę? No w Ameryce wygląda na to, że nie da rady. W Ameryce wojna z nędzą i z ubóstwem trwa już od 1966 roku, czyli 52 lata. I nic w zasadzie się nie zmieniło. Poziom jest... publikowany poziom, powiedzmy, to jest 12-14% społeczeństwa amerykańskiego żyje w biedzie. Cała ta wojna z biedą w latach 60. no, zaczęła się od tego, że w sumie po II wojnie światowej, kiedy państwo w zasadzie produkowało strasznie duże ilości samochodów, czołgów i tak dalej, autostrady budowali, no wszystko co mogli w Ameryce zrobić z tych podatków publicznych, no bo podatkowali i ludzie pracowali. Europa potrzebowała strasznie dużo broni, jedzenia. Jedzenie szło do Rosji, o czym się nie mówi. Całe konwoje statków szły ze wszystkim dla ruskich przez Władywostok, do Anglii szła. No i tak w zasadzie bieda w latach tych 20., kiedy były te wszystkie krachy, giełda upadała, to tam było średnio liczyli 30%, to do 66 roku spadła, powiedzmy tak oficjalnie, do 14%. Lyndon Johnson, który on właśnie propagował tą wojnę z ubóstwem, powiedział, że to nie jest tylko to, żeby materialnie podciągnąć ludzi, żeby mieli co jeść, ale żeby oni sami zaczęli potrafić produkować jedzenie. No i tutaj jest ten cały ten problem. W tych statystykach to się mówi o pięciu w zasadzie grupach. No co to jest, są te pięć grupy? Od najbogatszych do najuboższych, jeżeli się podzieli na 5, to jest 20%. Czyli te 20% po środku to jest ten środkowy dochody. Na górze są najwyższe dochody, na dole są najniższe. No i później są wyższe niż środkowe i niższe niż środkowe. Także to nie jest to skomplikowane. Tyle tylko, że powiedzmy teraz ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, zapłaciła jakieś spore pieniądze jakiemuś reporterowi. On powiedział, że to jest jeden wielki wstyd dla Ameryki, że 40 milionów ludzi żyje w ubóstwie. No i że to jest wina tego, że podatki są... że ludzie zawstydzają, że demonizują podatki, a powinny być dużo, dużo większe, tak jak w Europie, i że 40 milionów ludzi to jednak jest dużo za dużo. No i że dodatkowo, że system sprawiedliwości, czyli sądy, policja, skazuje za dużą ilość, powiedzmy, no szczerze mówiąc, no to murzynów na więzienie, i to jest podstawowym problemem biedy w Ameryce. Jeżeli to ci się wydaje, że, czy to jest prawdziwa Ameryka, no nie jest to prawdziwa Ameryka, dlatego że jeżeli się popatrzy na te wszystkie progi, które państwo czy tam rząd ustanowił na jaki i ile jest wartość ubóstwa, no to na dzień dzisiejszy, powiedzmy, osoba samotna to jest mniej więcej 12 tysięcy rocznie. To jest granica ubóstwa. 12 tysięcy dolarów rocznie, czyli 1000 dolarów miesięcznie. No i w zasadzie to jest mnożnik. Dwoje to jest tam 23-24 tysiące, trójka to jest 34-36 tysięcy dolarów, czwórka to jest 48 dolarów. To są te granice ubóstwa. Państwo pomaga w zasadzie do 400% granicy ubóstwa, czyli jakąś formę można dostać pomocy ze strony podatnika, jeżeli ktoś zarabia, powiedzmy, dwa razy 12 tysięcy, trzy razy 12 tysięcy, cztery razy 12 tysięcy, to jeszcze ktoś, kto zarabia, jedna osoba 48 tysięcy, dostanie jakieś tam groszowe sprawy. Nie będzie to tyle, co ktoś, kto zarabia 12, ale to jest ten poziom,
który został wywindowany. W 63 roku średnio ludzie otrzymywali 3000, jedna osoba. Teraz jest wyliczone, że mniej więcej dostaje 36 tysięcy dolarów rocznie. No jak to jest wszystko możliwe? No jest to wszystko możliwe, dlatego że są najróżniejsze metody otrzymywania tych pieniędzy. I to wszystko nie jest podliczane. To nie jest to liczone jako co wpłynie dla osoby czy dla rodziny, tylko to jest to, co zarobią. Czyli w zasadzie te rzeczy, które są otrzymywane, to większość nie jest podliczana jako pieniądze do wydania. Nie jest to pieniądze do wydania. I ze statystyk to jest ciekawa sprawa, tak, że powiedzmy ta dolna 1/5 społeczeństwa, które dostaje powiedzmy nawet nasz Social Security, czyli to jest taki ubezpieczenie przymusowe społeczne, gdzie pracodawca płaci 7,5% z każdej pensji i pracownik płaci 7,5%, no ale tylko biorą do 100 tysięcy, to ci, co mało pracują, mało zarabiają, to ta 1/5 na dole, to dostanie z powrotem 10 razy więcej niż ci na samej górze dostaną. 10 razy więcej. No i dostaną w zasadzie 3 razy więcej niż ci, co z pośrodku są. Także, że to nie tylko, że ci pośrodku płacą dużo więcej, bo dużo więcej zarabiają, ale ci po prostu wysysają system, a ci, co pracują, płacą podatki, po prostu nic nie dostają. Nieliczone są food stamps. Food stamps to są taka ciekawa amerykańska. To są kartki na jedzenie, ale to nie są kartki na jedzenie, że jest taki kupon do wycinania i się pokazuje coś, żeby dostać buty i płacić trzeba. To po prostu, przepraszam, jest kartka i się przynosi, jest kartka na konkretne jedzenie. Medicaid i Medicare, przepraszam, coś się dzieje z moim gardłem. Jesień nadchodzi. No Medicaid to właśnie to jest dla tych ludzi, którzy potrzebują. I są różne ubezpieczenia na dzieci, no bo dzieci są zawsze w Ameryce wszyscy poniżej 18 lat traktowani. Także jak policzyli, to jest mniej więcej 90 najróżniejszych innych stanowych i federalnych, państwowych form dawania pomocy społecznej, bazując na potrzebach ludzi. Także jak się popatrzy na budżet amerykański, jeżeli tam idzie półtora tryliona pieniędzy z podatków podatnika, no to by wyglądało, że ta kasa, która jest rozdzielona, to ubóstwo w Ameryce powinno być praktycznie policzone jako 3%, a nie 13%. Także to są strasznie duże rozróżnienia. No i te 3%, to mniej więcej 3% to by się zgadzało. Najróżniejsze tam badania robią i patrzą na to, co ludzie w sumie wydają, tak? No bo to jest najważniejsze. Jeżeli system liczy tylko, co ktoś zarobił, ale nie liczy ktoś, co kto dostał, no to wtedy trudno powiedzieć, że to jest prawdziwe. Jeżeli ludzie wydają od groma i to łatwe jest do przeliczenia, do popatrzenia, no bo patrzy, samochody kupują, różne elektronikę domową, telefony, nie telefony, płacą za kabel i tak dalej. Także że te 3% by jeszcze bardziej spadło, jeżeli by się policzyło te pieniądze, które przechodzą z rodziny do rodziny. No bo powiedzmy, bogatsza rodzina daje pieniądze do biedniejszej rodziny. No i też jeżeli by się policzyło 500 miliardów dolarów, które przychodzą powiedzmy z instytucji charytatywnych. Także 500 miliardów jest rozdzielonych na tych ludzi, którzy twierdzą, że są ubogimi. Także znowu by to się spadło. No i jeszcze jest tak zwane
praca pod stołem, gdzie bardzo dużo ludzi po prostu pracuje i kompletnie nie zgłasza tego, że zarabia, no, nie płaci podatki i tak dalej. W Ameryce ten dla tej najniższej 1/5 to 84% tej kasy, którą oni dostają, to właśnie to jest z urzędu państwowego. Ta druga od dołu dostaje mniej więcej 60% tej kasy, którą dostają. No i całe te 1/5 tu, 1/5 tu, oni w Ameryce wydają ćwierć pieniędzy. Także 40% ludzi wydaje ćwierć pieniędzy. Także oni mają pieniądze. Ludzie mają pieniądze. To nie jest to, że nie mają pieniędzy, tylko po prostu nie są podliczone. No i ta wojna z tym ubóstwem, to ona w zasadzie miała wyciągnąć ludzi z tej degrengolady. Miała wyciągnąć z tego, żeby sami usamodzielnili się. Ale do czego to doszło? Jednak okazało się, że na dzień dzisiejszy to wszystko upadło. Przed tą wojną z ubóstwem to ta najniższa 1/5 społeczeństwa to miała więcej ludzi pracujących niż dorosłych. Tak? Także widać, że ci ludzie, którzy tam mało zarabiali, to jednak tyrali. Jednak pracowali, tyrali, starali się coś zrobić, być niezależni i oni, nawet ta druga od dołu, to też miała więcej ludzi, którzy pracowali. No nie mówię o pensji jako w samej sobie, ale ilość ludzi, którzy szła do pracy po prostu, była aktywna, nawet większa niż ten środek. No ten środek, powiedzmy, no to byli jacyś bardziej płatni ludzie i ich stać było więcej na pewne rzeczy. No ale to tych ludzi w tej środkowych 20% było mniej. Także to jest dosyć dziwaczne. No ale z drugiej strony, no to można powiedzieć, no jeżeli rodzina była biedna, no to czym więcej ludzi pracowało nawet jako robotnicy niewykwalifikowani, no to oni musieli pracować, więcej osób musiało pracować, żeby zarobić na te same pieniądze, co powiedzmy jakaś osoba, która miała jakieś wykształcenie. Także te proporcje na dzień dzisiejszy to są straszne, bo na dole praktycznie rzecz biorąc pracujących ludzi jest 2-3 razy mniej. 2-3 razy mniej niż powiedzmy ta grupa, czy już kompletnie tu. Tak, także, że zabiło to. Te liczby to są takie, że chęć do pracy po prostu została zlikwidowana. Dlaczego została zlikwidowana? No bo w wypadku powiedzmy, jeżeli oni dostają jakieś zasiłki, jakieś zapomogi, nawet bezrobocie. Bezrobocie to działa tak, że w Ameryce pracodawca płaci 1,5% na insurance, ten na ubezpieczenie bezrobotne. No i tam na maksimum to można dostać chyba w niektórych Stanach, to jest $350-400 na miesiąc. No i można czyli powiedzmy $1,600 przez jakiś tam okres. W ciężkich sytuacjach to nawet do 12 miesięcy. Jak było ta bieda z nędzą za Obamy, to oni przesunęli nawet na 18 miesięcy. No trzeba tam szukać pracy i składać i tak dalej. No ale powiedzmy ilość tam, zakładając, że 52 tygodnie mogą pracować. No ale to jest taka sytuacja, że jeżeli ktoś dostaje nawet powiedzmy te $350 maksimum z tego ubezpieczenia, zabierają tam jakieś podatki 10-15% pomiędzy stanowym i federalnym, no to dostanie $300, no to tylko może zarobić ponad to powiedzmy $50-100, a później jeżeli już zacznie zarabiać, to odejmują mu od tego ubezpieczenia dolara za dolara. Także to nie jest to w ogóle dla ludzi, którzy stracili pracę, im się nie chce nawet pracować na pół gwizdka, no bo odejmą mu bezrobocia. No oczywiście odejmą mu bezrobocia,
ale to ta kwota, powiedzmy, się przesunie, bo każdy ma jakieś, powiedzmy, prawo do uzyskania, powiedzmy, 15 tysięcy przez rok, ale jeżeli zaczyna zarabiać, to się zrobi, powiedzmy, półtora roku. Także są to skomplikowane rzeczy dla ludzi, którzy pracowali. Ale wszyscy na tych zasiłku, to jednak jest przykro, że biedni ludzie po prostu się zdegenerowali się i nie czują potrzeby, żeby pracować, żeby się wydobyć z tego. Wszystko, wojna z biedą to była taka, że po prostu ktoś będzie zobaczyć, że ambitna praca coś mu da i się wyciągnie z bagna, a teraz po prostu państwo i podatnicy zdegenerowali. I to jest prawda, to po prostu takie pomaganie niektórym jako panaceum na jakieś problemy społeczne, to niestety nigdy nie pomaga. I ostatnie 50 lat jest po prostu jedna wielka makabra. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie subskrybujecie? Też dziękuję bardzo, ale zapraszam do subskrybowania. Tu jest guziczek, gdzie możecie nacisnąć do subskrybowania. Do następnego.